Wiele osób miało nadzieję, że na kampusie Polska Przyszłości zorganizowanym przez Rafała Trzaskowskiego usłyszymy jakieś konkrety programowe. Zamiast tego padły ideologiczne postulaty i krytyka rządu PiS. Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stanęli do wspólnej debaty z młodymi. Nie padły jednak żadne konkrety programowe. To było spotkanie złych polityków o złych intencjach. Nie usłyszeliśmy niczego merytorycznego. Usłyszeliśmy troszkę inwektyw, troszkę wyśmiewania się z nazwisk polityków, troszeczkę złośliwych komentarzy, chęć osłabienia polskości na wszystkie możliwe sposoby. Wskazuje socjolog dr Mirosław Boruta Krakowski. Podczas debaty padło trochę obietnic, między innymi poparcie dla postulatów osób niepełnosprawnych. Prezydent Warszawy zarzucił politykom PiS pogardę i brak empatii wobec niepełnosprawnych. Żeby pokazywać tak nieprawdopodobną pogardę i żeby nie wykazać się choć na chwilę empatią, no po co być politykiem, jeżeli ktoś nie ma w sobie ani odrobiny empatii? To won z życia publicznego. To hipokryzja w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego. Sam prezydent Warszawy empatią nie błyszczy, mówi poseł PiS Jan Mosiński. W 2017 roku w centrum Warszawy przed jedną z najdroższych cukierni Rafała Trzaskowskiego zatrzymała starsza kobieta, prosząc go o pomoc. Zbierała na lekarstwa. Polityk nie odmówił, tyle że wręczył kobiecie 20 groszy. Sam w cukierni kupił ciastka za 44 zł. Ja się pytam pana Trzaskowskiego, jak to wygląda? Kiedy starsza kobieta prosiła o pomoc i pan jej dał 20 groszy. To jest skrajna nieodpowiedzialność, skrajna hipokryzja i brak jakichkolwiek odruchów empatii, panie Trzaskowski. Pytam się, kiedy pan zrobi to swoje won z polityki? Podczas debaty Donald Tusk odniósł się do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Zdaniem lidera Platformy Obywatelskiej nie można stawiać dylematu człowieczeństwo czy bezpieczeństwo. Tak naprawdę wywołanie tego kryzysu na granicy to spotkanie złych intencji, złych polityków. Z jednej strony mamy Łukaszenkę, z drugiej strony mamy Kaczyńskiego. Jeden i drugi ma swój interes w tym, aby takie kryzysy wywoływać. Tusk podkreślał, że to rząd powinien zająć się migrantami. Są to dość, wydaje mi się, chybione słowa, ponieważ od prawie już dwóch kadencji w Polsce widzimy, jak Zjednoczona Prawica radzi sobie z tego typu problemami i Polacy są ogólnie zadowoleni z prowadzenia takiej polityki. Mówi socjolog dr Jakub Koper. Podczas debaty padł także deklaracje ideologiczne. Jeśli ja będę stał na przykład na czele większości parlamentarnej po następnych wyborach, to jedną z pierwszych decyzji będzie decyzja o zgodzie na związki partnerskie. To pokazuje, jaką drogę w przyszłości obierze Donald Tusk, mówi poseł Jan Mosiński. Tą deklaracją odnośnie par homoseksualnych zapewne Donald Tusk w dalszym ciągu ostro skręca w lewo, puszczając oczko do elektoratu lewicowego. Donald Tusk po powrocie do polskiej polityki ma jeden cel – za wszelką cenę odsunąć PiS od władzy. Czy brak konkretów programowych, atakowanie Kościoła, ideologiczne postulaty i podsycanie społecznych nastrojów przekonają Polaków?